Cukinia w sosie kurkowym, pieczona na patelni. To jest rosół warzywny zamrożony. Śmietana 60%. Dwa żółtka. Oczywiście kurki gotowane w solonej wodzie, 5% soli. Czarny pieprz i sól kłodawska. Bardzo gorąca patelnia, bez tłuszczu. Rondelek z rosołem wołowym, zamrożonym. W piecu ciepły talerz, to na koniec. W plasterkach cukinia, którą kładziemy na rozgrzanej patelni na około 5 do 7 minut z każdej strony, w zależności od mocy płyty grzewczej. Nastawiam budzik. W kostkę pokroję koncentrat warzywny, do rondelka razem z kurkami. Podgrzewam do zagotowania. Na to gruby plasterek masła. Tak powinny wyglądać upieczone korzetki. Zagotowany sos dekoruję śmietaną i żółtkami. I pod przykryciem odstawiam na bok, żeby nie wystygł. Nie możemy tego z powrotem podgrzać zbyt gwałtownie, bo by nam jajka zrobiły się jak w jajecznicy na twardo. Na ciepły talerz wykładam cukinie upieczone. Polewam je obficie sosem kurkowym. Dekoruję papryką. Polecam również liście różnego rodzaju. I oczywiście na wierzch posypuję czymś zielonym, pietruszka, koperek, szczypiorek, co kto lubi. Mieszanka jest też dobra. Ja użyłem zielonej cebuli. I gotowe.